Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon. Ostatnio poszliśmy sobie ekipą całkiem fajną, muszę przyznać, do norowiska i poszło nam całkiem spoko. I zastanawiam się, czy nie pójść taką ekipą teraz, aczkolwiek ty nie pójdziesz ze względu właśnie na nią. Ciek. Możemy wziąć tego i się zastanowić. Albo ciebie. Byście wbili trzecie poziomy. I to byłby wcale nie głupi pomysł. Tak zrobimy. Wy sobie wbijecie wyższe poziomy. I to będzie dobre. Nie ściągam błyskotek, bo wszyscy mają to, co powinni mieć. Aczkolwiek idziemy do ruin. I ten kontrabestia się nie przyda. Za to kontra człowiek się przyda. Minus 2 unik. Dla ciebie plus 2 szybkość. Oraz szansa ogłuszenia jest takie sobie. Chyba, że mamy coś jeszcze rzadkiego. 20 obrażeń minus szybkość, 10 do stresu. To jest mądre. To jest dobre. Ty masz na trójce to, tak? Na pierwszym poziomie masz jedynkę, dwójkę. Tak. Bo ty masz pierwszy poziom, masz dwa, dobra, czyli musi być o jeden poziom wyżej niż ma się level. Wtedy powinno być ok. Tak, ty tutaj leczysz. Wy tutaj napierdzielacie. Chociaż się tego zastanawiam. Nie, dobra, nie mamy nikogo do zaznaczania. No i ostatnio, kurde, udało nam się ten tutaj przeklęte kadzidło uzyskać, co jest fajne. To jest beznadziejne. To już sobie idzie sio. I zobaczmy, czy ty możesz dostać jakieś skille. Ciekawe. Nie bardzo. Bo wszystkich tak zwiększyłem już, tak? Tak. Tak, na pierwsze poziomy, drugie, trzecie, czwarte, piąte. No, zazwyczaj tego używamy. Tego to i tak potrzebuje tylko jeden. No tutaj zwiększa plus 6. Chociaż unik. Unik 10, a potem unik 13. 125 zeta to tylko kosztuje, ale czy ja to potrzebuję w tym... w ruinach? Chyba nie. Chyba nie. Idziemy do ruin. Bo tam jest miło. Chociaż to jest, kurde, długie. Ale dlaczego mielibyśmy nie dać rady, nie? Zwłaszcza, że mamy dwóch ludzi na drugim poziomie, czyli na takim, wiecie, ostatecznym jakby tutaj. No i na pierwszym poziomie, więc takim dobrym, myślę, tutaj. Ogłuszonko, tylko tutaj, kurde, nie ma krwawienia. I to jest takie sobie, chyba. Gdyby wziąć ciebie na przykład. O! Plus 10 do obrażeń. Ochrona. Bo to dwa razy, pamiętajcie, że można użyć, nie? No. Rozpoznanie, to jest fajne. Chociaż nie, to nie jest fajne wcale. Bo tam tak często tego nie ma. To jest dobre, gdyby było. Coś może antystresowego, ktoś ma coś antystresowego. Nie ma, nie wiem ile to kosztuje w ogóle. Aż zobaczę sobie. Gdyby ciebie tak zrobić tu. Wszystko 1400. Ajajajajaj. No dobra, kurde, trudno. Wróćmy tam, może jakieś pieniądze się znajdą. Tu mamy dużo stresu niestety. I tobie jakiś antystresowy. Nawet gdybyś miał, to masz to. Nawet gdybyś miał stres mieć. Dobra. Chociaż zdejmij to w sumie. Nie chcę zdejmować wszystkim i wszystko, wszystkim nakładać, nie? Więc zrobimy tak. To jest kontra człowiek, ale faktycznie coś antystresowego. Tu był ten kryształ. I unik byś miał fajny wtedy. Unik 19. No, bo nie mamy antystresowego nic, więc... To jest plus 10 obrażeń do stresu, plus 20, plus stresy. Długości
walki dystansowej. Ale celność ja mam. Plus 3 szybkość, obrażenia. Większe obrażenia od stresu, trochę mniejszy cel. To by nie było głupie wcale. Chociaż nie, dobra, mamy to. Kontra człowiek. Bo tam ludzie będą, ci wiecie. Albo kontra plugawy, gdyby było. Ale nie ma czegoś takiego jak kontra plugawy, chociaż powinno gdzieś być coś takiego. Odporność na zarazę. Minus 10. Tu mniejszy unik, ale lepsza celność, mniejsze obrażenia od stresu. Ty masz unik na 15 teraz. Plus 4 celność. Badacz ruin. Spoko. Nienawidzę do plugawych. Mega. Odkrywca ruin kolejny. Stresu w ruinach. No dobra, no. Idźmy tak. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. To będzie długa misja. To będzie bardzo długa misja. Czy ja mam w ogóle pieniądze na to wszystko? Tutaj trzeba będzie wziąć mnóstwo tego żarcia, z tego względu, że tam praktycznie nie ma do znalezienia nic. Czy wy tam blajtujecie? Nie. Trochę krwawicie. To weźmiemy sobie ze 3, ze 2 klucze, albo nawet 3. Ze 2 wody. Pochodni weźmiemy sobie 16. No. Albo nawet jeszcze 2 gratisowe. 3 klucze wziąłem aż. Dobra, trudno. Bo tam są skrzynki i te. Dobra, weźmy jeszcze jedną łopatę. Bo są skrzynki i nie tylko. Te wiecie, zamknięte. Albo kluczem można to otworzyć, albo łopatą. Tylko się tam traci część lutu wtedy. Zobaczymy. No ten ma stres, ja liczę na tą 90% sal. Nie wiem ile mogę, nie. Przy 14 nie muszę 2. Z tym się też liczy. 4, 4, 8, 12, 14, 14 i 6 to jest 20. Chyba 3 nie muszę. Gdyby tak ominąć te 2. Znaczy wejdziemy sobie tu. Chociaż nie, no po co? Po co omijać, skoro wiemy, że tu jest pusto, nie? O, wandarze, spoko. Mogę na pułapkę. Pyk. No nie? Po co omijać, skoro mamy... Wiemy, że jest pusto i będzie zaliczone. Zwłaszcza, że mamy właśnie zwiadowców tutaj mega. Po to się bierze tyle kluczy. To można rozpierniczyć łopatą chyba? Aż sobie zobaczę. Gdzie my jesteśmy? Kurde, mam takie fajne kartki tutaj. Powiem szczerze, to nie to. Sorki. O, mam. Holy water albo... Aha, dobra, nie rozwala się tego. Nie, tego łopatą się nie rozwala, bo jest... ma się negatywnego kujerka. Tylko pytanie, czy ja chcę to teraz zrobić. Bo będę musiał coś tutaj wziąć z tego. A tak byśmy gdzieś znaleźli sobie ten. O. O. Konfesjonał, nie? I sobie zmniejszyli stres na przykład komuś. To będzie lepszy pomysł nawet, bo wydaje mi się, że będą. Oczywiście musimy wrócić tutaj przez walkę, ale to pamiętajmy, że to jest walka na pierwszym poziomie. I nie wiem, czy nie wrócić tu na końcu. Ciekawe, jak to działa. No, się wsadza rękę i się znajduje pamiątki, no co? Pytania zadajesz dziwne, wiesz co? Ty masz jakąś tam szansę, dobra, weź się tam, o. Tu nikogo nie ma.
No właśnie, tylko że jak wrócę, no to raczej mi się nie będzie chciał. Jaki to jest świat wielki. A nie, myślałem. Uwaga na ten. Tak, czy ta pochodnia się zmniejszyła? Tu. A, robale. Ciach. Ciach. Seize this momentum. Push on to the task's end. Dobra. To tu nie. Opa. No i właśnie. Nie mam miejsca, kurde, na to. Nie chciałbym nic wyrzucać stąd. Wrócimy tu raczej. Miejmy nadzieję. Tak, tu jest skarb, ja wiem. Mam nadzieję, że da się tutaj wrócić. Chodzi o to, żeby zużyć wszystkie przedmioty, które tam będziemy mieć w międzyczasie. I tyle. Oczywiście jakieś walki będą po drodze i dziwne rzeczy. Na pewno. Ale. Dam radę. Ciach. Bum. A tego ogłuszymy. Albo i nie. Krwawionko. Cyk, zadychę. Ła, 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 ła. Kolejne krwawienie. Zaczyna mi się to nie podobać. Powoli. Gdzie mam bandaż w ogóle? Powinienem mieć. Nawet cztery mam, to sobie zużyję. Idziemy, kurde, dalej. Się nie zastanawiamy długo. Wydaje mi się, że trzy mogę uniknąć. Wydaje mi się, że to pójdziemy tak. Tu, tu, tu. Albo nawet nie, kurde. Tu. Tu. Trzech. Wyjść, to zostawić w spokoju. Albo wrócić tak, jakoś. Bez tego i bez tych dwóch. Pytanie, czy to się zalicza też. Tu, tu. Tu. Tu i tu. Dobra. Jakoś to będzie. Miejmy nadzieję. Pochodnia, świetnie. Zaraz, zaraz, bo ja tutaj nie widzę nic z tej perspektywy. Odpalimy sobie pochodynkę. No właśnie, ci plugawy. A wy jesteście plugawi, a nie człowieki. Tak, co czara. Zobaczcie szlak. Wiecie co, nawet go nie chcę ryzykować później. Zabijemy go ripostą. Zwłaszcza, że masz nienawiść do plugawych. A ty nie masz przypadkiem tej riposty jakiejś ulepszonej? Masz! 10 obrażeń przy ripoście. Mega. Ty tam sobie giń na tyłach. Ty sobie giń normalnie. No i właśnie. Się zaczynają problemy świata pierwszego. Łopata, łopata, łopata. Kurde, no i właśnie, gdybym wziął jeszcze tamte C3, ten w ogóle już nie miał teraz miejsca. Chyba łopatę jedną wywalimy. Potrzebuję te. Co znajdziemy tu? 500 zeta, dobra.
Leave it as it is. Chyba, że będę miał zwiat tutaj. To zobaczymy, co się będzie kryło tu. Nie wiemy, co się kryje, więc wracamy. No, ominę sobie, tutaj nic się nie wydarzy. Zwłaszcza, że tu mamy bitwę po drodze. Pierdolę. O! Tam jest bardzo mała szansa na uzyskanie tego. 12,5% chyba. No ale póki co idzie całkiem znośnie to wszystko. Nie cię rozbrajać na zmianę. Żeby zostaw to. Znaczy to jak dotkną, tu się nic nie wydarzy. Tu żadna choroba tego szamblera nie uruchomi. Także nie ma co się martwić. Zapaliłem pochodnię w ostatnim momencie. Mam nadzieję, że zadziała i... Nie. Bla. Kurde, może tobie dam. Ucieknij. Na tyły. Tu na pewno ripostę. Odpalimy. Odpalimy krytyka. Cztery za cztery. Pamiętajmy, że ten, że ma odporność, nie? Eliminujmy wszystkich, których się da. To poleczymy ekipę. Ta riposta jest po prostu genialna. No dobra. Nie będziemy się już tutaj z nimi fatygować. Głodu nadal nie mieliśmy, nie? Kurde. To już lepsza sprawa jest. Potrzebuję dicy. Tego w sumie też potrzebuję jeden. Ale mam nadzieję, że gdzieś znajdziemy. W tak zwanych mrokach. Tutaj. Przepraszam bardzo. Myślałem, że mam zaznaczoną tą tutaj. Panią. No, to już jest 1, 2, 3, 4. Dopiero 4 koła zarobiłem? No, tam 5, 6, 7, nie? Ale... Dobra, łopata. Głód. Wreszcie, jeden. Dobra, czy ja tu miałem pójść w ogóle? Miałem ominąć to. Też mogę tego nie omijać. A, pójdźmy tu, lukniemy tu. Albo i nie. Nie chcę mi się, widzę, że to już będzie słabe, więc nie. W sumie mógłbym luknąć tutaj, co jest. Czy jakiś konfesjonał, czy coś. A propos. 79, 70. Trzymanie cnoty. Dobra. Wolę, żeby ten miał cnotę, niż... niż zakonnica, czy jak ona tam się nazywa. Jaką profesję przedstawia. Tudzież reprezentuje. Bo on ma lepsze takie statystyki, nie? Powiedzmy sobie, szczerze. Tu nie byłem, więc muszę... Nie tu!
Więc muszę całość to przejść. No, myślę, że przejdziemy dookoła, wrócimy i... I git. Dobra. Mamy jedno miejsce. Tu będzie jakaś aura i wydaje mi się, że tutaj zrobimy postój. Weźmiemy to. Powalczymy z nimi. Zrobimy sobie postój. Standardowo zaczynam. Kurde. Nie, no muszę ją zabić. To nie ma tak, że boli. Od 4 do 9 powinienem zabić. Udało się. Odpalimy oczywiście ripostę. Oczywiście, nie oczywiście, ale warto. Tego spróbujemy przyciągnąć, żeby tam za daleko nie uciekał. Spróbujemy go wyeliminować. Ten spróbuje nas przepchać. Co mu się nie udało. Całe szczęście, mamy za to kill off. Mamy pierdyknięcie za 16. Ground Quakes. No i właśnie. 4. Wydaje mi się, że nie będę potrzebował jednego. Aczkolwiek... Nie wiem, bo po 8. Nie będę potrzebował jednego. Dobra, i to jest zamknięty. Bo jest też otwarty i na niego klucz nie działa. 200 zeta. Klucz musi być. I tak będziemy potrzebować miejsca na pieniądze. Stój! Dobra. Teraz tak. To na pewno. Błogosławieństwo. Unik i celność. Na ciebie. To mi się chyba nie opłaca za bardzo. Minus 15 stresu dla ciebie. Bo ty masz i tak ten, nie? Super trinket, więc... Więc tobie nawet fajnie, gdybyś miał. Dobra, no to weźmiemy, bo nic innego tak naprawdę nie zadziała. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Dobra, robale. Zaskoczone moją obecnością, wcale się nie dziwię. No nie mamy nikogo, kurde, takiego, żeby tutaj AOE zadawał jeszcze sensowniejsze, nie? Oczywiście to nic nie szkodzi. Mamy przynajmniej 2T. No właśnie, tutaj łopatę. Zamek uruchomił pułapkę. Ciesz się, że właśnie to mamy. O, tych się tutaj nie spodziewałem, powiem szczerze. Dobrze, są zaskoczeni. Standardowo zadychę. Standardowo cyk. Tego spróbujemy ogłuszyć. Nie udało się. Ile ty masz odporności? 10%, no to świetnie. Znaczy ty masz minus 30, nie? To jest na drugim levelu, więc... Powiedzmy sobie szczerze, że to miało prawo nie wejść.
Ale myślałem, że to chociaż wejdzie. Czy ona ma tam odporności minus tam 70 tysięcy, nie? Na to, ale. Dobra, no tego trzeba bić. Tutaj nie widzę. Nie widzę inaczej. Jeszcze uniki. No, zabij go! Z czym do ludzi? Killow dla ciebie, dobranoc. To jest potężny pieniądz. Tak naprawdę nie chciałbym się niczego pozbywać stąd. Nie wiem, czego się pozbyć. Wszystko jest przydatne. Ale bym potrzebował jeszcze jednego staka w sumie. Dobra. I zaraz to będzie potrzebne oczywiście tutaj. No, i tutaj by się przydało. ja mam pochodni 70. No dobra, no. Tak bym pochodnie zaraz odpalił, więc... użyjemy sobie tego. 6 pochodni zostało. Tu będzie walka oczywiście, tylko nie użyję klucza, kurde, bo klucz tam użyję. Standardy. Krytyki. Przynajmniej ten się przysunął bliżej. Będzie go można sięgnąć. O właśnie. No, nawet nie używam, kurde, ogłuszenia, bo to nie działa. Albo leczy, albo ogłusza. Wybierajcie. Wydaje mi się, że leczenie jest sensowniejsze. Żyje. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Insidious. To jest za 500, to jest za 500. Pieniądze by się przydały, muszę powiedzieć szczerze. To jest 1000. Czy łopaty będą potrzebne jeszcze? Piersie, dobra. Pata się jedna przyda i nie wiem, czy tu nie będzie potrzebna. Robale. Robal przeżył. Ciepniemy tego. Ciepniemy tego. A ten ukąsi. Zakryty. Zakrytycznie ukąsił. Bij robala. Dobra, mamy kolejne miejsce. Miejmy nadzieję, że tu nikogo nie będzie. Tu sobie zjemy 2. Bo i tak potrzebujemy 8 tylko. Chociaż widziałem sytuację, gdzie koleś miał 2 i myślałem, że zje, ale faktycznie doszły mu gdzieś tam ze skarbów kolejne 2 i dzięki temu przetrwał tam. Tego zabijmy, bo wkurza ludzi. Tego zabijmy, bo jest łatwym celem. No i tego ogłuszmy, bo tak mi się podoba. Chociaż może i nie. Unik! Dobra, bijemy ich szybko i idziemy dalej. Nie ma się co zastanawiać.
No właśnie, dlatego ten drugi stack potrzebowałem. Z tym, że będę potrzebował tak trzech miejsc. Jedno, drugie, trzecie, dobra. Ale tu byliśmy, tak. Dobra, wracamy, kurde. Nie udało nam się, kurde, wypełnić questa. To nic, idziemy na górę, nie? Idziemy tu. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Czyli dwóch miejsc, kurde, potrzebowaliśmy chyba. Dodatkowych. Tu jest ta szafa. Kiszczaka. Coś tu... A nie, tu nie ma nic. Uwaga. No. Czyli kurde, więcej tego trzeba było mieć. Czyli tak czy inaczej dwóch. Luknę tu. Skoro już jestem. Stówka. No stówka zawsze. Na jakieś tam podręczne przybory szkolne. Ile mam jeszcze, kurde, tak zwanych pochodni? Dwie. Już sobie zobaczę. Szafa ma 25% na scouting, 25% na stres plus 50, 16,7% na pozytywną cechę, 8,3% na negatywną cechę i 25% na nic. Jakby się ktoś pytał kiedykolwiek. Nie chcę się nawet z nimi bić tutaj. Bo nie przyszedłem tutaj na bitkę, tylko przyszedłem tu po pieniądze. No właśnie, z tym antykwariuszem, kurde. Ciekawostka będzie. Byśmy nie mieli na przykład tej, kogoś, tutaj. Byśmy mieli jakieś skarby mega. To by było dobre. Na przykład miała taką umiejętność, że czego nie dotknie, to tak jakby dotknęła za pomocą tego przedmiotu specjalnego, nie? To by było mądre. To by było fajne. Odpalimy ostatnią tą pochodnię, co by zmniejszyć stres. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Tylko pytanie, czy ja tu mogę wejść z powrotem? Nigdy tak nie robiłem, zawsze brałem od razu zawartość. Mogę. Wspaniałe skarby. No dobra, kurde, zjadamy, a nawet nie zjadamy, wywalamy wszystko. Dobra. Pieniądze. Jeszcze 7500 stąd. 17200 z samego tego. No. A w ogóle motyw jest taki, gdzieś tam przeczytałem, że jak najłatwiej pieniądze, że tak powiem, robić. Jest tak, jest taki ten motyw, żeby... Trzecie poziomy już wbijają skurczybyki. To jest dobre. Zastanawiam się, czy tego nie wykorzystać. Zaraz powiem. Kleptomania, świetnie. Nie dręczy go już prześladowanie. Spoko. Mega. Chodzi o to, że bierzemy sobie z wozu, mamy miejsce na czterech zerowego poziomu, ich wysyłamy na misję, bo i tak sobie poradzą, no oczywiście na łatwe misje, nie? Wracamy, wywalamy ich, bo tam nie wiadomo, czy stres jest, czy nie stres, wiadomo, chodzi o to, żeby nie leczyć ich. Wywalamy ich, chyba że zostawiamy tych, którzy tam są, tych lepszych, bo sam poziom już bez upgrade'owania, wiecie, zbroi i broni, już podnosi tam jakieś statystyki, nie? Więc ci, którzy zostają, no to zostają i po prostu, wiecie, wywalamy, wyruszamy na łatwą misję. No i tyle, nie? No, na przykład tu. Zerowo. Lecą, zbierają kasę. No i tak. W koło Macieju. Ale mamy dzięki temu 31 tysięcy. Oj. To było mega. To było mega. Podobało mi się to. 96.
29 tutaj, ale tu potrzebuję jakieś pieniądze straszne duże, z tego co pamiętam, 33. A no to kurde, jeszcze jedna wyprawa jakaś tego typu. I byłoby spoko. Ewentualnie mamy ekipę bez tego. Raz, dwa. No nie mamy, kurde. Nie mam gdzie wziąć go. Nie wiem jak go podleczyć, bo mamy zawsze albo tego, albo tego, albo lepera, albo kogoś. No właśnie. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co zrobimy w następnym odcinku, gdzie pójdziemy. Ważne, że pieniądze mamy. Będę mógł właśnie ich poulepszać, tych może tutaj, na czwarte poziomy. Albo kogoś tam, nie wiem. Brakuje nam... Syrena, syrena. Zniewalająca syrena. Załoga utopców. I rozchwiany miąższ. Tak, to są trzeciopoziomowe tutaj. Tu faktycznie musielibyśmy pójść do zatoki. Dobrze, że ta misja jest taka. No, chyba sobie zostaniemy przy ludziach niskiego poziomu. O, w ten sposób. I pójdziemy tutaj. Oni mają odporność na krwawienie, ale nie mają odporności właśnie na zarazę. I zarazą ich, kurde, wykurzymy. I byśmy sobie wbili tutaj poziom wtedy. Byłoby spoko. No, bo wydaje mi się, że musi być czwarty poziom, bo tutaj już zrobiliśmy w norowisku jeden ten, żeby wbić, a piąty poziom, żeby mieć nowe... proroka, nie? Czyli tu będzie syrena na czwartym poziomie, tu na piątym poziomie będzie ten dziwny tam... Kto? Rozchwiany miąższ. No i tak to, kurde, leci sobie chyba. Dobra. Dzięki kochani za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jakoś sensownie, mam nadzieję, i logicznie przeszedłem ten labirynt. On był spoko. Za dużo rzeczy wziąłem, co prawda, ale wiedziałem, że dużo rzeczy będę potrzebował. Chociaż nie, no tam wyrzuciłem parę rzeczy, ale no i tak, kurde, 31 tysięcy jest spoko. Jestem bardzo zadowolony z tego. Może nawet kogoś tutaj wyrzucę do lazaretu jakiegoś sensownego. Jeszcze nie wiem kogo i co. Skuchę na przykład. Nie wiem. Tu jest jakieś dziwne rzeczy. Się dzieją. Wyczerpanie. Tak, tych zatoki. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zastanowimy się w następnym odcinku. Dzięki kochani za uwagę. Pa, pa.